Cześć, witam w kolejnym odcinku Kącika ESG i tym razem chciałem powrócić do kolimatora. Nie przedstawiłem go poprzednim razem jakoś konkretnie, więc stwierdziłem, że może Was zainteresuje, jaki to jest kolimator i czy Wam się podoba. Więc już go odpiąłem od repliki i odkręciłem. I teraz co było w pudełku? Sam kolimator, krótka instrukcja, nawet nie nazwę tego instrukcją, ale powiedzmy włączyć, wyłączyć, jasność punkcika, i to w sumie co tu dużo pokazywać. Jest? Ok, idziemy dalej. Zawartość pudełka, pudełko całkiem ładne, tu jest jakaś nazwa. Skąd to się wzięło? GF Corp. I tutaj nic więcej na tym pudełku nie ma. Ładne, zgrabne pudełeczko. Co jeszcze było w środku? Nie ma na tym, o tym napisanym słowa, ale już się domyśliłem, że jest to po prostu montaż, szybki montaż. Odpina się ciach. Nie wiem, że to może, ale... Zapasowe sprężynki tu są w środku. Zapasowe sprężynki. Je, które są. I te. I można tym. To jest szybki montaż. Nie montowałem tego. Stwierdziłem, że musi być na stałe. Nie będę tego kombinował, bo do szybkich montaży mam awersję. Boję się, że to się wyrobi za szybko i nie będzie działać, ale. Jest taka opcja, jest opcja, więc fajnie. Kluczyk imbusowy, zaraz pokażę do czego. Woreczek, w którym był sam kolimator. I opcja druga samego kolimatora, to jest guma mięciutka. Ok, zaraz założymy, zobaczymy jak to działa. Więc to odkładamy na bok. Sam kolimator. On proste włączyć. Widzę, że za krótko. To ciekawe. Trochę od kamery odjadę. O, jest, dobra. Nie wiem, czy będzie go widać. Trudno mi wyczuć, czy on tam będzie widoczny, czy nie. Spróbuję go Wam pokazać. O, jest. Fajnie, mocno widać. Tu w ogóle bardzo mocno widać. Jakoś może przez obiektyw czy coś, ale widać naprawdę fajnie. Można to ściemnić. Widać. Fajnie widać, dobra. Ok, o to mi chodziło, widać. Wyłączyć dwa na raz. I wyłączone. Co dalej? Dalej spróbujemy zdjąć z tego, co z instrukcji zrozumiałem. Wystarczy to odkręcić. Więc odkręcam te cztery śrubeczki. Tu są cztery. Raz. Mogą się lepiej przygotować, śrubokręt imbusowy. Zapomniałem zabrać. Odkręcamy. Szybko idzie. No to nowe jeszcze nie odkręcane. Ja tego wcześniej nie robiłem. Robię to pierwszy raz. Teraz z Wami. Byście widzieli, czy to jest problematyczne, czy nie. Nie wiem, czy to się ściąga. Może trzeba to, trzeba chyba wykręcić do końca. A, wydaje mi się, że tak. Odkręcamy i... A, wysuwa się. Ciach. Sprytne. Więc blaszka. I jest dużo mniejszy. Faktycznie, nawet zgrabniejszy taki. Nie wiem, co tam fajnie wygląda. Taki. Zrobił się troszkę. No, może na CQB. Lepiej mieć obudowę. Ale właśnie dlatego to zjełem, bo chciałem zobaczyć, jak ten. Jak ta guma tu działa. Ale. Nie widzę. Nie ma możliwości.
Aha, że ona jest po prostu tylko tak... Nie, tak to chyba powinno być. Ale... Nie. Nie ma. Nic więcej w pudełku do tego nie było. Może... Powiem szczerze, że nie wiem. Taka po prostu ślepka, która nawet niespecjalnie się tu sama zamyka. Myślałem, że można mieć takie coś na grę i po prostu o, sobie taki. I to będzie trzymać, ale widzę, że powiem szczerze, że nie. No ani tak, tu widać to wycięcie jest na tą śrubkę. Ale bardziej wcisnąć tego nie mogę, więc powiem szczerze, nie bardzo. Więc chyba nie będę kombinował, ale powiem wam szczerze, że mi się podobało bez tego. Jest taki zgrabniejszy lekko. Lekko zgrabniejszy. Ale wygląda, że to cały czas ręką trzymam z tyłu. Tu jest, widzę, taka, o, ze sprężynkami. Więc lepiej, jeszcze raz pokażę. Są sprężynki, żeby tego nie zgubić. Zobaczymy, czy to się teraz zamontować. O, myślę, że czemu? W sumie nie. Jest elegancko, kręci się. Jest ok. Nie, spoko. Wygląda trochę zgrabniej. No fakt, że tutaj to ostaje, ale myślę, że teraz właśnie w tej opcji dobrze by było sobie założyć to może tą szybką złączkę wtedy. No bo tu widzę jest... A, teraz ja już rozumiem, do czego są te blaszki. Dwie sprężynki, które są tu. To są tak samo, jak tam przed chwilą pokazywałem. Tu się je wkłada. I dlatego to... No i człowiek... I razem z wami widzicie, doszedłem, jak to powinno być. Ale powiem szczerze, wydaje mi się, że tak jest zgrabniej troszkę. Jest troszkę zgrabniejsze takie. Myślę, że to jest na... No to jest taki... No to jest plastik, ale myślę, że aż tak... No chociaż różne rzeczy bywają. Co jeszcze? Jeszcze to... Bo, ale dokręciłem, dobra. Moment, kręcę to. Szybciutko. Już nie przedłużać. Tu jest jeszcze, o czym nie powiedziałem. Tu jest taka... Taki schowek. Schowek. Tu jest miejsce na baterię. O. Widzicie? I tu się to po prostu wsuwa. Baterie są w komplecie. Ciach, ciach. Gotowe. Fajna, fajna, prosta rzecz. Jest tego naprawdę wiele rodzajów różnych. Ja kupiłem taki. W sumie losowo. Nie było to jakiś konkretny wybór, po prostu kupiłem losowo kolimator. Jest fajnie, fajnie widać tą kropeczkę, jak widzieliście, i to tyle. Czy to z tym, czy bez, to już musicie sami zdecydować. To już jest jakieś naprawdę aluminium, na pewno aluminium, jakiś metal na pewno, nie wiem, ale myślę, że aluminium. I teraz to wygląda fajnie, zgrabniej. A to już jest plastik, więc może dlatego to jest takie zabezpieczenie, żeby gdzieś na C-kubach właśnie gdzieś, żeby tym nie uderzyć. A, to się wsuwało przecież, no tak. A, bo to trzeba, no dobra, trzeba wykręcić. Także można z tym, można bez tego. Ja chyba założę bez tego. Głównie po lesie, więc czy na innych polach. No, czemu nie? Fajna rzecz. Polecam każdemu. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Sorry, że to tak wygląda, ale na razie to taki wstępny warsztacik, taki kącik. Już niedługo postaram się to przebudować i to jest ostatni odcinek. Myślę, że już w tej formie. W następnej spróbuję się już pokazać z innej strony, ale to mam nadzieję, że w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, jeśli wam się podobało, oczywiście łapka w górę, komentujcie, zapraszam i do zobaczenia, cześć.